Więc tutaj widać mapę Nowej Ameryki. Nowa Ameryka to cały dawny obszar pogranicza polsko-niemieckiego i mamy kręgosłup, to nasze rzeki Odera i Nysy, dawnie Odra i Nysa. I poza tym Nowa Ameryka jest amebą i się rozprzestrzenia w kierunku biegunów wschodnich i zachodnich. Nawet prowincja Berlin i Poznań też należą do Nowej Ameryki. Stolica Nowej Ameryki to Słupfurt, dawny Frankfurt i Słubice. I oczywiście metropolia to tutaj Szczecin. Nowa Ameryka składa się z czterech państw związkowych. Szczecin Stan, to tu gdzie jesteśmy, Terra Incognita, tam na przykład Gryffindhagen, czy Schwedt, czy Heunaberg, czy Zekürbis leżą w Terra Incognita, czy Dzikwalde, dawnie Eberswalde, bo Ebers po prostu to Dzik. Leżą w Nowej Ameryki. Potem mamy Libuza Ziemia ze stolicą oczywiście Słupfurt, ale też jest Küstrzyn, jest Eisenhuta miasto lub Hrabia Walde, dawne Fürstenwalde, Neukomurka, dawne Neuzelle. I już w zasadzie na pograniczu ze Śląskiem leży Las Forst, dawnie Forst. Forst po polsku do las, więc Las Forst mamy w ten sposób też naszą jaskinię Gier. I całkiem na końcu znajduje się Zgierzelitz, czyli nasz skansen. Nowa Ameryka, tak jak tutaj widać, już nie kieruje się według biegunów północnych i południowych, tylko wschodnich i zachodnich. I ja tak jak ameba się rozprzestrzenia raz bardziej, raz trochę mniej. I oczywiście za Nową Ameryką kryje się sieciwerk, czyli netzwerk, sieciwerk po nowoamerykańsku, różnych działaczy kultury, ale nie tylko kultury, tylko działaczy NGO-sów, czyli obywatelstwo, czyli społeczeństwo obywatelskiego z całego pogranicza. Nowa Ameryka w zasadzie powstała dlatego, że pewnego dnia dzwonił do mnie Andrzej Łazowski ze Szczecina, wtedy jeszcze Szczecin. Nawet przyjechał, tak, i powiedział, że chce, żeby coś takiego jak